Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na bardzo ciekawą lekcję, a mianowicie będzie to powtórzenie z trygonometrii. Przy przygotowywaniu się do matury podstawowej z matematyki musisz na pewno zwrócić na taki dział uwagę jak trygonometria. Dlaczego? Otóż na maturze z matematyki będzie czyste zadanie z trygonometrii, ale będzie również zadanie z geometrii, czy też zadanie właśnie ze stereometrii, gdzie będziesz wykorzystywał to, co się nauczyłeś na trygonometrii. Dlatego bardzo ważne jest to, aby właśnie tą trygonometrię zrozumieć. I na tym spotkaniu będę chciała z Tobą powtórzyć oczywiście podstawowe tożsamości trygonometryczne, jak rozwiązywać zadania z treścią i w nich wykorzystywać trygonometrię, również wybrane wzory redukcyjne, czy też będę chciała również powtórzyć funkcje trygonometryczne dowolnego kąta, czyli nie tylko kąta ostrego, ale również dowolnego. Zapraszam Cię na rozwiązywanie zadań, które przygotowałam na to właśnie powtórzenie. Zadanie numer 1 to zadanie z matury z maja 2019 roku. Sinus kąta ostrego alfa jest równy 4/5. Oblicz kosinus alfa. Mając taką informację w zadaniu podaną, że sinus kąta ostrego alfa wynosi 4/5, a my mamy na tej podstawie policzyć inną funkcję trygonometryczną, możemy zrobić to dwoma sposobami. Ja w pierwszym zadaniu przedstawię pierwszy sposób, taki bardzo profesjonalny, sposób, w którym będę chciała właśnie użyć jedynki trygonometrycznej, czyli tej podstawowej tożsamości trygonometrycznej. Jest to sposób, który dla młodzieży, która przystępuje do matury rozszerzonej z matematyki, no to oczywiście jest to podstawa. Zresztą dla tych, co przystępują do matury podstawowej z matematyki, też warto ten sposób znać, bo to jest najbardziej profesjonalny sposób, jaki może być. Aczkolwiek niektórzy mają no, taką awersję do tego sposobu. Dlatego też w zadaniu numer 2 zrobię bardzo podobne zadanie, ale innym sposobem. Być może tamten sposób bardziej Cię przekona, na pewno jest bardziej wizualny, graficzny, łatwiejszy do zrozumienia. To jest właśnie jedynka trygonometryczna, czyli dla dowolnego kąta alfa zachodzi taki związek. Sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. I zauważ, ten związek, powiedziałam, zachodzi dla dowolnego kąta. Nie musi być ostry. W tym zadaniu daje nam dla ułatwienia kąt ostry. No ale chcemy zrobić tym sposobem, więc robimy. Sinus kwadrat alfa to oznacza, że mamy sinusa alfa podnieść do kwadratu. Czyli ja podstawię za sinusa 4/5, no bo przecież mam podane w treści na początku w zadaniu, że to jest 4/5, ale muszę to zrobić w nawiasie do kwadratu, a resztę przepisuję bez zmian. Dlatego, że pamiętaj, sinus kwadrat alfa to jest tylko uproszczony zapis tego, co ja bym chciała otrzymać poprzez podniesienie sinusa alfa do kwadratu. I właśnie ja tutaj robię tak, sinus alfa, który wynosi 4/5, podnoszę w nawiasie do kwadratu, żeby nie zapomnieć, że podnieść trzeba i licznik, i mianownik. Czyli podnosimy 4 do kwadratu to 16, 5 do kwadratu to 25, czyli mamy 16/25, resztę przepiszemy sobie. No i teraz oczywiście, tak jak to zawsze w równaniach bywa, albo często w równaniach bywa, nie wiadomo na jedną stronę, a wiadomo na drugą. Czyli będę chciała to przerzucić na tą stronę. Pamiętamy oczywiście o zmianie znaku, czyli będę miała 1 odjąć 16/25. No i przepisujemy. I teraz tak, jedynka, no jak ktoś na przykład z Was jedynkę umie od niej odjąć 16/25, no to super. Nie umiesz, to zrób sobie wspólny mianownik. Przecież zawsze możesz napisać 1 nad 1 i teraz wspólnym mianownikiem będzie 25 i 1 to po prostu jest 25/25. Bo to wynika z tego, że jak ja rozszerzyłam mianownik przez 25, licznik też muszę rozszerzyć odpowiednio przez 25. No i teraz już jak tak zapiszemy sobie, czyli jedynkę zamieniłam na 25/25, po to, żeby teraz swobodnie odjąć te ułamki. 25 odjąć 16, no to oczywiście mamy 9 i w mianowniku 25 będziemy mieć. I teraz to pierwiastkujemy. I zapiszemy, że kosinus alfa to się równa. Jeżeli pierwiastkujemy ułamek, to pamiętaj, pierwiastkujesz osobno górę, osobno dół. Czyli pierwiastek z 9 to jest 3, pierwiastek z 25 to jest po prostu 5. I teraz uwaga, jeżeli w zadaniu był podany kąt ostry,
To znaczy, że ten twój wynik musi być w przypadku kosinusa dodatni. Więc jeżeli nie napiszesz, że kosinus może być też minus 3 piąte, to się nic nie stanie. Bo ty powinieneś wiedzieć, że jeżeli jest kąt ostry, to w pierwszej ćwiartce, czyli dla kątów ostrych, zarówno sinus jest dodatni, jak i kosinus jest dodatni. I to jest odpowiedź do naszego zadania. Zadania numer 1. Kosinus alfa wynosi po prostu 3 piąte. Zadanie numer 2 to jest zadanie z matury z sierpnia 2019 roku. Kosinus kąta ostrego alfa jest równe 12 trzynastych. Oblicz sinus alfa. Zadanie z pozoru na początek wygląda dokładnie tak samo jak zadanie numer 1. Oczywiście da się tą samą metodą zrobić. Jeżeli lubisz tożsamości trygonometryczne, jeżeli lubisz jedynkę trygonometryczną, to bezdyskusyjnie robisz tym sposobem, co w zadaniu numer 1. Natomiast ja chciałam przedstawić Tobie drugi sposób, ze względu na to, że są uczniowie, którzy po prostu jakoś nie mogą się przekonać do tej jedynki trygonometrycznej, do tych tożsamości trygonometrycznych. I wtedy ja polecam, jeżeli jest podane w zadaniu, że kąt alfa jest ostry, ale to musi być podane, jeżeli kąt alfa jest ostry, możesz zrobić sobie rysunek trójkąta prostokątnego i taki rysunek też spotkasz w tablicach matematycznych. Jest narysowany trójkąt prostokątny, jest zaznaczony kąt alfa i naprzeciwko kąta alfa jest bok długości A. Druga przyprostokątna to jest bok długości beta, która leży przy kącie alfa i przeciwprostokątna długości C. To są takie stałe oznaczenia. I teraz, jeżeli tamten sposób zadania numer 1 Tobie nie bardzo pasuje, albo chciałbyś umieć zadanie zrobić dwoma sposobami, to teraz możemy to zadanie rozwiązać, wykorzystując definicję właśnie kosinusa alfa, no bo on jest dany, że kosinus alfa to jest stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy tym kącie, czyli przy tym kącie alfa leży właśnie długość B, bok długości B, do przeciwprostokątnej, do jej długości, czyli w tym wypadku do naszego C. A w tablicach również znajdziesz gotowy wzór B nad C, jeżeli oczywiście Twoje oznaczenia będą takie same jak na tym rysunku i takie same jak w tablicach. W związku z tym, jeżeli jest to zadanie z kątem ostrym, powtarzam jeszcze raz, tutaj bez tej informacji nie wolno robić tym sposobem. Jeżeli jest podane, że kąt jest ostry, możesz zrobić rysunek trójkąta prostokątnego i szczególny przypadek umieścić właśnie na tym rysunku. Popatrz, jeżeli kosinus jest podany 12 trzynastych, to ja mogę przyjąć, uwaga, że to jest moje 12, a to jest moje 13, dlatego że kosinus alfa to jest B do C, czyli w szczególnym przypadku B to jest 12, natomiast C to jest 13. Nieraz nauczyciele też zwracają uwagę, żeby nie pisać samo 12 czy 13, bo ja nie wiem, czy to dokładnie jest 12-13, czy to nie będzie przeskalowane odpowiednio. Więc niektórzy też zapisują tak, że B to jest 12x i C to jest 13x. Oczywiście jest to zapis bardziej profesjonalny, bo wtedy się już nikt nie doczepi. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja zapiszę 12-13, oczywiście kosinus mi się zgadza, ale to jest szczególny przypadek trójkąta. Natomiast jeżeli ja dopiszę tobie 12x, 13x, to już jest naprawdę nie wiem jaki trójkąt, dowolny trójkąt, tylko taką mający zależność, że kosinus tego kąta alfa to jest 12-13. Więc ja zrobię no troszkę bardziej profesjonalnie, czyli właśnie z tymi x-ami tutaj zrobię zadanie. I teraz popatrzmy. Jak sięgniemy do tablic, no najlepiej by było to mieć oczywiście w głowie, ale w tablicach jest zapisane. Skoro proszą mnie o sinus alfa, to w tablicach jest wzór, że sinus alfa to jest a do c. Czyli ja sobie tak myślę, no c mam z tym x-em, ale trudno, natomiast a nie mam. No to przecież, jak wyliczyć a? Twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa to jest podstawa w trójkącie prostokątnym. Więc stosujemy. A kwadrat dodać. B kwadrat równa się C kwadrat. Nawet nie patrząc na rysunek, a wiedząc, że narysowaliśmy go standardowo, gdzie przyprostokątne to są A i B, a przeciwprostokątna C, możemy to twierdzenie zapisać. No i teraz tak, pod A nic nie podstawię, więc zostawiam A kwadrat. Teraz za B podstawimy sobie 12x, i to do kwadratu. I za C podstawimy sobie 13x i to też do kwadratu. Czyli A do kwadratu dodać. 12 do kwadratu to 144, a X do kwadratu, no to musimy napisać X kwadrat. Teraz 13 do kwadratu 169, no i X do kwadratu musi zostać. Przerzucam teraz na tą stronę, no bo ja chcę przecież A wyliczyć,
Czyli ja tutaj zapiszę tobie, że to będzie 169x² minus 144x². Czyli moje a kwadrat, to mi się pięknie odejmie i wyjdzie mi 25x². Pierwiastkujemy i zapisujemy, że moje a to będzie, uwaga, pierwiastek z 25, akurat piękny 5, i pierwiastek z x² x, i tu uwaga, nie będę pisała tobie lub na minusie, bo przy pierwiastkowaniu drugim stopniem tak się nieraz pisze, ale ze względu na to, że my mamy zadanie tutaj osadzone w geometrii, prawda, bo trygonometria ma ścisły związek z geometrią, no to wiadomo, że boki w trójkącie nie mogą być ujemne, no to nie będziemy dyskutować na ten temat, prawda? Czyli wyszło mi, że moje a to jest 5x, ja to mogę na rysunku sobie zapisać. I teraz ja już robię ostatnią rzecz, czyli piszę, że sinus alfa to się równa, za a podstawiam 5x, natomiast za c 13x. X mi się skrócą, dlatego mówiłam, że można również zrobić to samo zadanie bez dopisywania tych x-ów i będzie oczywiście ten sam wynik. Tak samo sinus będzie wyglądał, bo nasz sinus wyszedł nam 5 trzynastych, z tym, że będzie to wtedy szczególny taki trójkąt. A wsadzając x-a mamy to uogólnione. I teraz się zastanów, czy podoba Ci się sposób numer 1, jak w zadaniu numer 1, czy sposób numer 2, jak w zadaniu numer 2. Oczywiście możesz nauczyć się ich obu i wtedy będzie super elegancko. Zadanie numer 3 to zadanie z matury z czerwca 2019 roku. Kąt alfa należy do przedziału od 0 stopni do 180 stopni. Oraz wiadomo, że sinus alfa razy kosinus alfa równa się minus 3/8. Odlicz wartość wyrażenia. Kosinus alfa minus sinus alfa i to w nawiasie do kwadratu, dodać 2. To zadanie na początek wygląda zupełnie inaczej niż wcześniejsze zadania pierwsze i drugie. Po pierwsze, dlatego że tam było podane, że kąt alfa jest ostry. Ale wiesz o tym, że na maturze podstawowej z matematyki możesz spokojnie spotkać zarówno ćwiartkę pierwszą, ale może też być ćwiartka druga w układzie współrzędnych. Czyli jak najbardziej możemy spotkać się z zadaniem, gdzie będzie kąt od 0 stopni do 180 stopni, tak jak tutaj. Więc wydaje się trudniej. No i po pierwsze, mamy taką informację jeszcze podaną, że sinus razy kosinus równa się minus 3/8. Myślimy sobie, a po co nam to do szczęścia potrzebne? Więc nie należy się na początek przerazić, absolutnie. Nie wolno się przerazić, tylko trzeba podejść spokojnie do zadania. No, co ja mam wyznaczyć? No, mam wyznaczyć coś takiego, prawda? Nie wiem, ile to wynosi. No to przepiszmy sobie na początek. Oczywiście nie przejmujmy się tym, że to jest troszkę skomplikowane. I myślimy tak, no pewnie po coś to jest dane, nie? Bo na pewno to będzie po to dane, żeby to gdzieś wykorzystać. Ale na początek myślmy, czy damy radę coś z tym zrobić. Po pierwsze, powinien Ci się od razu tutaj nasunąć wzór skróconego mnożenia a minus b do kwadratu. Wzory skróconego mnożenia są fajne, musisz je umieć, bo one nam po prostu tutaj pewne rzeczy przyspieszają obliczenia. Można by sobie było poradzić bez tego wzoru na kwadrat różnicy. Można by było nawias razy nawias rozpisać. Jak już nie masz wyjścia, nie lubisz tych wzorów, to rozpisuj sobie nawias razy nawias. Tylko że no bardziej oczywiście profesjonalnie jest przy użyciu wzorów, ponieważ one pasowałoby je umieć, w podstawie programowej są ujęte. Więc stosujemy ten wzór. Nasz kosinus alfa to jest nasze właśnie a, a nasz sinus alfa to jest nasze b. Pomiędzy tym jest minus, dlatego właśnie ten wzór tutaj używamy. I teraz mamy tak, a kwadrat, czyli u nas to będzie kosinus alfa i to do kwadratu, prawda? No bo skoro kwadrat, no to napiszemy do kwadratu. Dalej mamy minus 2 razy, i teraz a to jest nasz kosinus alfa razy b, czyli nasz sinus alfa. Dalej, dodać nasze b, czyli przepisuję sinus alfa i oczywiście znowu w nawiasie do kwadratu, żeby ten zapis był taki fajny, profesjonalny. Nie wolno bez nawiasu, chyba że zrobimy teraz to, co ja zapiszę w tej linijce. Popatrz, kosinus alfa i to w nawiasie do kwadratu, to jest jego wersja skrócona. Zapisuj jego, że to jest kosinus kwadrat alfa. Możesz zapisać tak, jest dobrze, i możesz zapisać tak, jest dobrze. Oczywiście, że wolałabym tak, bo będzie nam to później coś przypominało. Dalej, minus 2 przepisujemy razy. I popatrz, co nam się pojawiło. Pojawił nam się kosinus alfa razy sinus alfa. No pojawiło nam się coś, z czego moglibyśmy tutaj korzystać z założenia. Moglibyśmy w miejsce kosinus razy sinus,
bo to jest to samo co sinus razy kosinus, oczywiście mnożenie jest przemienne, moglibyśmy podstawić minus 3 ósme, no to ja już od razu podstawiam. Dobra, dodać i teraz sinus alfa w nawiasie do kwadratu, to jest inaczej sinus kwadrat alfa. No i dodać 2. To się równa. Myślę, że część z Was już tutaj widzi, ale ja to zapiszę tak, żeby to było zapisane koło tego, jest tutaj dodawanie, więc nie ma problemu. Kosinus kwadrat alfa plus sinus kwadrat alfa zapisałam koło siebie, a teraz mamy minus razy minus da nam plus i ja to wymnożę. Wymnożę w taki sposób, że tu sobie skrócę przez 2 i tu będę miała w mianowniku 4, czyli będę miała 3 czwarte i za całością jeszcze dodać 2. To się równa. I tutaj musisz pamiętać, że jest taki związek pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi. Nazywamy profesjonalnie jedynka trygonometryczna, który mówi nam, że sinus kwadrat alfa, jak dodam do tego kosinus kwadrat tego samego alfa, to wychodzi zawsze bezdyskusyjnie 1. Więc ja to mogę zapisać, czyli mam 1, dodać 3 czwarte, dodać 2, co w konsekwencji daje mi wynik 3 całe i 3 czwarte. I taka jest odpowiedź. Miałam wyznaczyć wartość takiego wyrażenia po przekształceniu, po zastosowaniu tego założenia w zadaniu, po zastosowaniu jedynki trygonometrycznej wyszła mi tutaj taka liczba 3 całe i 3 czwarte. Zadanie numer 4. W trójkącie prostokątnym, tutaj przygotowałam rysunek, jeden z kątów ostrych ma miarę alfa. Oblicz sinus alfa, kosinus alfa oraz tangens alfa. W tym zadaniu chciałam Tobie zwrócić uwagę na to, że jeżeli byś czasem miał gotowy rysunek na maturze i ten rysunek byłby obrócony, nie tak, jakby Tobie się podobało. Wiesz, każdy rysuje trójkąt prostokątny raczej tak, prawda? Standardowo. Natomiast tutaj jest tak obrócony. To ja chciałam, żebyś umiał sobie poradzić również w takiej sytuacji. Nie przejmuj się. Jest on odwrócony, ten trójkąt. Jeżeli Ci on naprawdę nie pasuje, to sobie wywróć tak, żeby Tobie pasował. Natomiast ja oczywiście będę na tym rysunku tutaj, do tego rysunku się dostosuję, prawda? Na tym rysunku będę opisywać. I teraz tak. Ja poprosiłam o to, żeby policzyć sinus alfa, kosinus alfa, tangens alfa. Natomiast bardzo ważna informacja jest, że jest kąt ostry i że mamy gotowy rysunek. I tutaj, jeżeli ja narzucam Tobie rysunek, to znaczy, że tu jest właśnie 4 jakieś jednostki. Tu jest właśnie 8 jakichś jednostek. Natomiast nie znam tylko jednego boku. Wiesz, żeby mieć wszystkie funkcje trygonometryczne rozpisane, to ja muszę mieć wszystkie boki. Więc napiszmy sobie, że tu jest x. No i oczywiście stwierdzenia Pitagorasa, no bo twierdzenie Pitagorasa to podstawa. W trójkącie prostokątnym wyliczymy x. I pamiętaj o tym, twierdzenie Pitagorasa oczywiście dla Ciebie brzmi tak, a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, ale ja w zasadzie tutaj nic takiego nie zapisałam. Jeżeli byś chciał, żeby jednak było to ABC, to zrób sobie tak, naprzeciwko tego kąta alfa, w którym właśnie masz wyznaczyć te wartości funkcji trygonometrycznych, zaznacz sobie naprzeciwko a. To druga przyprostokątna, czyli leżąca przy kącie prostym, będzie b. Natomiast przeciwprostokątna będzie C. Jeżeli chcesz na siłę napisać oczywiście to twierdzenie Pitagorasa w takiej wersji, jaką znasz, nie ma problemu, możemy to napisać. Poza tym łatwiej Ci później będzie skorzystać ze wzorów tablic na sinus, kosinus i tangens kąta alfa, bo są te wzory, gdybyś nawet nie pamiętał. A więc stosujemy twierdzenie Pitagorasa. Pod A podstawiamy 4 i do kwadratu dodać. Pod B 8 i do kwadratu równa się, pod C, no mojego x-a już niech będzie do kwadratu. No i tak, tu mamy 16, tu mamy 64, no a x kwadrat zostaje. Jak dodamy, będzie 80, to się równa x kwadrat. Przerzucamy strony, żeby nam się wygodnie pisało, czyli x kwadrat to będzie 80, bo teraz wygodnie się na to patrzy, prawda? Większość młodzieży ma z tym problem, że nie lubi mieć niewiadomej po tej stronie. No to sobie wywracamy, nic nie przenosimy, wywracamy strony. I teraz pierwiastkujemy, czyli będziemy x to się równa mieć pierwiastek z 80. Tu jesteśmy dalej w geometrii, czyli nie musimy się zajmować tymi x-ami na minusie, bo i tak byłaby sprzeczność ze względu na to, że w geometrii muszą być boki dodatnie. No i teraz tak, albo umiesz od razu rozbić 80, jeżeli umiesz i pamiętasz, że 80 to jest 16 razy 5, to zrobisz to szybciej.
Jeżeli nie umiesz tego, to musisz sobie na czynniki pierwsze rozłożyć liczbę 80. Do tego samego dojdziemy, ale ja tutaj tak zapisałam. Pierwiastek z 16 to 4, a pierwiastek z 5, no niestety nie da się piękniej, nie da się prościej, więc zostawiamy. I na naszym rysunku możemy tu zapisać, wyszło nam 4 pierwiastki z 5. No to teraz w zasadzie przechodzimy już do definicji funkcji trygonometrycznych. Otóż sinus alfa, jak pamiętamy, to jest a nad c. W naszym rysunku, jeżeli zrobisz takie same oznaczenia jak w tablicach, to możesz po prostu wzór skopiować a nad c. No więc nasze a to jest 4, a nasze c to są 4 pierwiastki z 5. Skrócimy sobie te czwóreczki, tylko pamiętaj, skracamy do jedynek, bo nieraz młodzież ma z tym problem. Wychodzi nam jeden nad pierwiastek z 5. Musimy usunąć niewymierność, no bo wyniki oczywiście musimy zostawić, ja tu przepiszę, w najpiękniejszej formie. I mamy jeden pierwiastek z 5, czyli po prostu pierwiastek z 5 i mianowniki mnożymy, to będzie po prostu 5 mianowników i mamy taki wynik, że sinus alfa to jest po prostu pierwiastek z 5 nad 5. No to teraz kosinus alfa. Kosinus alfa, jak pamiętamy, to jest b nad c. Gdyby chcieć po prostu stricte wzorem to zapisać, no to u nas b to jest 8 nad c, czyli 4 pierwiastki z 5. Znowu sobie skracamy, z tym, że tu będziemy mieć dwójeczkę, czyli mamy 2 nad pierwiastek z 5. No i teraz oczywiście znowu usuwamy niewymierność, bo to musimy pamiętać. Mnożymy to z tym, to będą 2 pierwiastki z 5, lepiej się nie da. A pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to oczywiście znowu jest 5. I taki nam wyszedł wynik, tyle wynosi kosinus alfa. No to został nam jeszcze tangens alfa. I znowu, jak pamiętamy, wzór to tangens alfa, to będzie a nad b. No możesz pamiętać wzór, możesz skorzystać z tablic, możesz po prostu popatrzeć sobie, co to oznaczał ten tangens, stosunek którego boku do którego. Przy prostokątnej leżącej naprzeciwko tego kąta alfa do drugiej przy prostokątnej. U nas to będzie 4 nad 8. Po skróceniu przez 4 wychodzi nam po prostu 1/2. W sumie tangensa moglibyśmy od razu rozpisać, nie licząc tego x-a, no ale ja chciałam najpierw mieć wszystko policzone, a później tylko wypodstawiać i podać Tobie, ile wynoszą wartości konkretnych funkcji trygonometrycznych, takie jakie możesz spotkać właśnie na maturze z matematyki. Sinus alfa, kosinus alfa, czy też tangens alfa. Zadanie numer 5. W trójkącie prostokątnym naprzeciw kąta ostrego alfa leży przyprostokątna długości a. Oblicz długość pozostałych boków trójkąta, jeśli a ma długość 20 cm oraz sinus tego kąta alfa równa się 0,6. Ja przygotowałam oczywiście rysunek trójkąta prostokątnego w takiej pozycji, jakiej mi pasuje. I bardzo ważna informacja w zadaniu, że naprzeciwko kąta ostrego alfa leży przyprostokątna długości a. I to musimy tutaj na moim rysunku tutaj zaznaczyć, że wybieram sobie kąt alfa, niech będzie tutaj. I w zadaniu była podana informacja, że naprzeciwko niego leży bok długości a. Czyli tutaj będzie moje a naprzeciwko, prawda? Patrzę naprzeciwko. Jest bok długości a i to a u mnie to jest 20 cm. I teraz naszym zadaniem policzyć jest pozostałe boki. Ja zapisałam b i c. Standardowo, żeby to pod właśnie tutaj trójkąt prostokątny pod Pitagorasa napasowało, więc tak oznaczyłam. Czyli trzeba wyznaczyć b i c. I teraz zastanówmy się, co mamy dane, bo twierdzenie Pitagorasa ok, mogę zastosować, tylko gdybym chciała od razu Pitagorasa, to pojawia się taka informacja, że no chwileczkę, ale nie mam b, nie mam c. Dwie niewiadome w twierdzeniu Pitagorasa to szaleństwo, bym powiedziała. W związku z czym trzeba poszukać jeszcze innej informacji zawartej w zadaniu. Otóż bardzo ważna informacja. Sinus alfa to jest 0,6. Czyli przypomnijmy sobie sinus alfa. To był stosunek w trójkącie prostokątnym oczywiście, bo to stosunek długości boku tego, który leży naprzeciwko tego kąta, do długości przeciwprostokątnej. Zresztą w tablicach nawet masz gotowy wzór a nad c. I jeżeli stosujesz oznaczenie takie jak w tablicach, to nie ma problemu właśnie z wykorzystaniem dokładnie wzoru z tablic. Ja oczywiście wolałabym, żebyś pamiętał definicję, że jest to stosunek długości boku leżącego naprzeciwko kąta alfa do długości przeciwprostokątnej. Ale w moim trójkącie zgadza się to, że to jest a
podzielone przez c. No to teraz tak, skoro tak, to za sinus alfa podstawiamy sobie 0,6, bo tak podałam w zadaniu, za A20, no bo też podałam tak w zadaniu, no c tylko nie mam. No to teraz można zostawić w ułamku dziesiętnym, ale myślę, że wygodniej będzie w ułamku zwykłym to zapisać, czyli to będzie 6 dziesiątych równa się 20 przez c. Jeszcze by się dało skrócić to 6 dziesiątych, chociażby przez 2, czyli tu będę miała 3, a tu będę miała 5. I zapiszę tobie. 3 piąte to się równa 20 nad c. No i jak zrobić? No najprościej pomnożyć właśnie na krzyż, czyli 3 razy C to mamy 3C i 5 razy 20 to mamy 100. Podzielę przez 3 i mam wynik, że moje C to jest 100 trzecich. Mogę tak zostawić. Nie dziw się, że takie duże wyszło, ze względu na to, że przecież ta przyprostokątna była duża, 20. Chcesz wyciągnąć całość, no to zapiszemy 33 całe i 1 trzecia. Oczywiście jest to wyrażone w centymetrach, zapisuję to w nawiasie kwadratowym. To jest ten mój bok, jego długość, 33 i 1 trzecia. Natomiast pozostał mi jeszcze jeden bok do wyznaczenia i ja już więcej nie mam żadnej funkcji trygonometrycznej. Mogłabym sobie sinusa wyczyć kosinusa i próbować tak samo robić, ale po co, jak już jest jedna niewiadoma, to wtedy Pitagoras, jak najbardziej twierdzenie Pitagorasa zastosujemy, więc zapiszemy. A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. Oczywiście jest tu zgodność z naszym rysunkiem. No i podstawiamy. Za A20 do kwadratu dodać. Za B, no to nic nie podstawimy, bo właśnie B trzeba wyliczyć, nie? I za C, ja wolę wersję tą, czyli żeby było tutaj w ułamku, czyli 100 trzecich i to do kwadratu. No to podnosimy. 20 do kwadratu to mamy 400 plus B kwadrat równa się. 100 jak podniesiemy do kwadratu, no to będziemy mieć oczywiście 10 tysięcy. Dopisujemy odpowiednią ilość zer i 3 do kwadratu to jest 9. No i teraz w sumie mamy taką możliwość, że możemy przenieść, prawda, 400 już i to będzie fajne rozwiązanie, aczkolwiek niektórzy nie lubią mieć mianownika, czyli chcą sobie pomnożyć razy 9. To też nie będzie głupie, no bo przecież 400 razy 9, no to będziesz miał 3600 i plus będziemy mieć teraz b kwadrat razy 9, no to 9b kwadrat i to się równa, tu się dziewiątki skasują i będzie 10 tysięcy. Jest to niegłupie rozwiązanie, ponieważ teraz ja to przerzucę. Już nie mam ułamków, mam tylko i wyłącznie liczby całkowite. Czyli 9b kwadrat równa się 10 tysięcy minus 3600, czyli znowu 9b kwadrat to będzie 6400. Podzielimy przez 9 i będziemy mieć, że b kwadrat to się równa 6400 podzielone przez 9. No, nie, raczej tutaj nie wyciągajmy całości, bo jeszcze nie skończyliśmy b, nie? Teraz trzeba spierwiastkować i zapiszemy, że nasze b to będzie, uwaga, pierwiastek z 6400 podzielone przez pierwiastek z 9. No tak specjalnie wolniej to zrobiłam. I teraz 6400. Jak pamiętasz, pierwiastek z 64 to było 8, nie? A pierwiastek, bo to jest tak jakby 64 razy 100. Czyli pierwiastek ze 100 to jest 10, czyli po prostu będzie 80. A jak nie, na kalkulatorze klikniesz, to samo ci wyjdzie i podzielone przez 3. No i taki wynik jest jak najbardziej poprawny, aczkolwiek gdybyśmy znowu chcieli sobie wyciągać tutaj całości, no moglibyśmy, prawda, wyciągnąć całości, ale czy to konieczne? No trzeba się zastanowić, bo nie każdy akurat chciałby sobie tutaj wyciągać te całości, nie? Bo zostawiony wynik 80 trzecich jest równie poprawny i fajny i wcale by nie trzeba było kombinować, aczkolwiek gdybyśmy chcieli, no to jeszcze możemy tutaj pomyśleć nad wyciągnięciem całości, czyli B to się równa, jak wyciągniemy całości, będzie 26 całych i teraz 26 razy 3, no to mamy, tu mamy 60 i 3 razy 6 to mamy 18, czyli 78, czyli zostaje nam 2 trzecie. No i to jest wynik oczywiście wyrażony w centymetrach i tyle wynosi długość tej kolejnej przyprostokątnej, 26 i 2 trzecie nam wyszło centymetra. Możesz zostawiać w ułamkach, możesz wyciągać całości. Masz mieć policzone długości boków B i C tego trójkąta. Zadanie numer 6. Punkt P o współrzędnych minus
2 i 4 należy do jednego z ramion kąta w położeniu standardowym. Odlicz wartości wszystkich funkcji trygonometrycznych kąta wyznaczonego przez ten punkt. Punkt przepisałam tutaj, funkcje trygonometryczne wszystkie to mamy na myśli sinus alfa, kosinus alfa, tangens alfa. Bardzo ważna informacja tutaj w zadaniu jest taka, że punkt P to jest punkt, przez który przechodzi jedno z ramion kąta w położeniu standardowym. Musimy sobie przypomnieć, jak narysować kąt w układzie współrzędnych w położeniu standardowym. To zadanie będzie związane z wykorzystaniem definicji funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta. Są takie definicje i w tablicach również są zawarte. W ogóle to zadanie bardzo rzadko bywa na maturze, ale może się na Twojej maturze pojawić. Dlatego nie możemy o tym zapomnieć, powtarzając właśnie materiał. A więc, po pierwsze, zaznaczmy punkt w układzie współrzędnych o współrzędnych minus 2 i 4. No to tutaj mamy ten punkt P. I skoro w ramie kąta przechodzi przez ten punkt w położeniu standardowym, to krótkie przypomnienie, prawda? Krótka taka informacja, że ramię kąta w położeniu standardowym to jest takie ramię, gdzie jedno z ramion to będzie zawsze dodatnia półoś x, czyli ja tutaj poprawię tą półoś dodatnią x, a drugie ramię to jest to ramię, które wyznacza nam ten punkt. Czyli po prostu początek układu współrzędnych jest oczywiście wierzchołkiem tego mojego kąta i rysuję sobie drugie ramię. Ramię, które przechodzi przez ten mój punkt P o współrzędnych, w tym wypadku minus 2 i 4. I teraz popatrz, ten kąt rozwarty w tym wypadku, w tym konkretnym zadaniu jest to kąt rozwarty, to jest kąt ćwiartki drugiej. Ty wiesz o tym, że na maturze możesz mieć ćwiartkę pierwszą, ale możesz mieć też ćwiartkę drugą, więc niech Cię to nie zdziwi, że ten kąt tutaj na rysunku wyszedł nam rozwarty. To jest położenie standardowe kąta. Jeszcze raz przypominam, pierwsze ramię, to główne ramię, to jest dodatnia część osi x, a drugie ramię wyznacza nam punkt. W tym wypadku punkt P o współrzędnych minus 2 i 4. I teraz, w tablicach są gotowe wzory. No warto by je było znać. Przypomnimy sobie. Sinus alfa to jest y podzielone przez r. Kosinus alfa to jest x podzielone przez r. I tangens alfa to jest y podzielone przez x. Oczywiście jeszcze jest wzór na r, bo widzimy, że jak tu r policzyć. No r to jest nic innego jak odległość tego punktu P od początku układów współrzędnych. To się nam powinno kojarzyć z okręgiem, gdybym ja tu chciała narysować okrąg, prawda, o promieniu r. I na r też nawet jest wzór gotowy, że jest to pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat. Ale rysując odpowiedni trójkąt prostokątny, mógłbyś też stwierdzenia Pitagorasa dla odpowiedniego trójkącika wyliczyć r. No ale są te wzory, warto je pamiętać, no, że są, albo nie, po prostu się nauczyć i wtedy będzie super do tego konkretnego zadania. Pamiętajmy, że punkt ma współrzędne x i y, więc pozostało nam policzyć tylko r. Czyli zacznę od policzenia r, to będzie pierwiastek i pod nim. Za x podstawiam minus dwójkę i to do kwadratu dodać. Za y podstawiam czwórkę do kwadratu. Tutaj nawiasu nie potrzebuję. Czyli r to się równa pierwiastek minus 2 do kwadratu. Minus się tam skasuje, czyli 2 do kwadratu to 4. Dodać 4 do kwadratu to oczywiście 16. I mamy pierwiastek z 20. Jeżeli umiesz go rozbić, czyli zapisać, że to jest 4 razy 5, jest super. Jeżeli nie, rozłóż na czynniki pierwsze. I teraz pierwiastek z czwórki to jest 2, a z piątki niestety no nie ma ładniej, więc tak zostawiamy. Czyli wyszło nam, że to nasze r tutaj, czyli odległość punktu P od początku układów współrzędnych wynosi 2 pierwiastki z 5. No i teraz ja już podstawiam sobie pod wzory, czyli zapisujemy, że sinus alfa to będzie y, czyli u mnie 4 nad to, co mi wyszło, czyli 2 pierwiastki z 5. Skracam sobie dwójeczkę, skracam sobie z czwórką. I mam 2 nad pierwiastek z 5. Oczywiście usuwam niewymierność. No tu musisz pamiętać, żeby usuwanie niewymierności było taką rzeczą naturalną dla Ciebie. Czyli 2 pierwiastki z 5, bo lepiej się nie da. A tu jak pomnożymy te pierwiastki, to wyjdzie po prostu 5. Wyszedł nam taki sinus, że sinus alfa właśnie na podstawie tych danych zawartych w zadaniu to jest taka liczba. 2 pierwiastki z 5 nad 5. Kosinus alfa to będzie u nas x, czyli minus 2 nad r, czyli 2 pierwiastki z 5. Dwójeczki nam się znowu skrócą, ale pamiętamy, co do jedynek,
i mamy minus 1 nadpierwiastek z 5, no znowu naturalnie usuwamy niewymierność. Tu się lepiej nie da, więc napiszę minus pierwiastek z 5 nad, a na dole oczywiście będzie 5. Nie dziwimy się, że kosinus jest ujemny teraz, bo jest to kąt rozwarty, a jeżeli jest kąt z drugiej ćwiartki, to sinus ma dodatni, ale kosinus i tangens jest ujemny. No zobaczymy, czy nam ten tangens faktycznie wyjdzie ujemny, czyli według wzoru y nad x, czyli y to jest 4, a x mamy minus 2. No faktycznie mamy po prostu, tutaj nie trzeba nic usuwać, mamy piękny wynik, nam się podzieliło minus 2. Czyli właśnie gdyby się pojawiała taka informacja, że punkt P leży właśnie w drugiej ćwiartce, to znaczy, że mamy do czynienia z kątem rozwartym. Skoro tak, nie dziwimy się, że niektóre z funkcji trygonometrycznych są na minusie. Zadanie numer 7 to zadanie z matury z czerwca 2019 roku. Ile wynosi wartość wyrażenia 2 sinus kwadrat 18 stopni, dodać sinus kwadrat 72 stopni, dodać kosinus kwadrat 18 stopni? Ile wynosi wartość takiego wyrażenia? Niby nic nie ma dane, a jednak jak popatrzymy, to bardzo dużo jest tutaj informacji zawartych. Nie o każdą wartość wyrażenia Cię poproszą na maturze. To musi być tak skonstruowane zadanie, żeby bez użycia tablic dało się to wyliczyć. Bo wiesz, bierzesz sobie tablicę i odczytujesz przybliżone wartości sinusa 18 stopni, czy też kosinusa 18 stopni, czy też sinusa 72 stopni. Owszem, dałoby się do tego dojść, tylko to są wartości przybliżone. Tutaj nie wyjdzie ten wynik dokładny, a ja chcę z Tobą to zrobić najlepiej, jak to jest możliwe. Tutaj widząc takie zadanie, to niektórzy nawet nie chcą się za nie zabierać, dlatego że po prostu nie mają pomysłu, jak ruszyć. Bo wiesz, w tych zadaniach takich, które na pozór wyglądają prosto, to trzeba wiedzieć, jak zacząć, jak ruszyć. I teraz pierwsza taka sprawa. Jeżeli masz podane w zadaniu jakieś funkcje trygonometryczne z kątami, to zwróć uwagę, jak one są dobrane, te kąty. Tu jest 18 stopni, tutaj też 18. A tu jest nie byle co, tu jest 72. Zwróć uwagę na to, że 18 stopni, jak do tego dołożysz 72 stopnie, to Ci wyjdzie 90 stopni. I to ma dla Ciebie być informacja, że korzystamy ze wzorów redukcyjnych. Oczywiście, jeżeli matematykę masz na poziomie rozszerzonym, to zrobisz to szybciuteńko. Ale jeżeli Twoja matematyka jest na poziomie podstawowym, to wzory redukcyjne tak... Młodzież nie bardzo je lubi, tak nie bardzo lubi przechodzić ze wzorów redukcyjnych, stosować je. I ja zwracam uwagę na to, że jeżeli mamy tutaj 18 i tu 18 stopni, to ja bym tego nie ruszała, ponieważ te kąty mi się powtarzają. Tu jest 18 stopni, tu jest 18 stopni. 72 mi nie pasuje stopni. I teraz otóż, ja nie mam samo 72, bo ja oczywiście mam sinus 72 i jeszcze podniesione do kwadratu. Więc ja tutaj na boku się tym zajmę. Sinus 72 stopni. To się równa. I teraz dobrze by było od razu umieć zamienić to na 18 stopni. Dlaczego? Bo się da. Ponieważ razem suma tych dwóch kątów wynosi 90 stopni. I teraz ja mogę z kąta 72 stopni przejść na 18 stopni, ale muszę zamienić funkcję na kofunkcję. Czyli uwaga, z sinusa zrobi mi się kosinus, tak mówi wzór redukcyjny, sinusa robi mi się kosinus, natomiast 72 stopni robi mi się wtedy 18 stopni, ponieważ ja sobie w głowie od 90 odejmuję 72, wychodzi 18. To są tak dobrane przykłady, żeby dało się użyć wzorów redukcyjnych. Oczywiście można to bardziej rozbudowanie rozpisywać, ale myślę, że taka informacja jest dla Ciebie najszybsza i najlepsza. W tablicach są wzory redukcyjne, więc możesz stricte wzorować się na wzorach redukcyjnych, ale ja chciałam Ci pokazać szybciej. Czyli jeżeli zauważysz, że masz różne kąty, ale zauważysz, że dwa z tych kątów sumują się do 90, to wybierasz sobie jeden, który zostawiasz. Ja wybrałam 18, bo mi się powtarza. Natomiast to 72 chcę zamienić na 18. Mogę to zrobić, ale muszę wtedy przepisać sinus 72 i zamienić sinusa na kosinusa, bo właśnie jeżeli wybieramy wzór redukcyjny z 90,
to wtedy jest taka zasada, że funkcja przechodzi na kofunkcję, czyli że z sinusa robi się kosinus, albo na przykład z kosinusa robi się sinus. Natomiast w tablicach są gotowe wzory i też można je zastosować. Dobrze, czyli ja po prostu przepisuję 2 sinus kwadrat 18 stopni, bo z tym nic nie robię, dodać. I teraz zamiast pisać sinus kwadrat 72 stopnie, ja napiszę kosinus kwadrat, tylko że 18 stopni, dodać kosinus kwadrat 18 stopni. I popatrz, jak fajnie mi wyszło. Wyszło mi tak, że to jest takie samo jak to, no to przecież to mogę dodać. Czyli początek przepisuję, 2 sinus kwadrat 18 stopni, dodać. I teraz dodajemy tak jak zwyczajnie, jabłko, dodać jabłko, to są 2 jabłka, nie? Czyli będę miała 2 kosinusy kwadraty 18 stopni. To się równa. Teraz co tutaj łączy te dwie rzeczy? Po pierwsze, kąt jest ten sam, na szczęście. I jeszcze jest dwójeczka z przodu. Tutaj i tutaj. No to wiesz, co czasem się robiło, jak zauważyliśmy pewną analogię. Wyciągaliśmy dwójkę przed nawias. Czyli ja wyciągam dwójkę do przodu, w nawiasie zostanie mi sinus kwadrat 18 stopni, dodać kosinus kwadrat 18 stopni. A teraz, tak jak to było w zadaniu numer chociażby 1, sinus kwadrat jakiegoś alfa, dodać kosinus kwadrat tego samego alfa, daje zawsze 1, to jest tożsamość trygonometryczna, zwana jedynką trygonometryczną. Ale pamiętaj, ten kąt musi być taki sam jak ten, żeby można było tej jedynki użyć. No i teraz mamy 2 razy 1, czyli po prostu 2. Czyli wartość tego wyrażenia wynosi po prostu 2. No kto by się spodziewał, jak umiemy wzory redukcyjne, sobie to szybciutko przekształcimy, no i wyjdzie. Natomiast jak nie umiemy, no to w zasadzie nie wiemy, jak zacząć. Często młodzież właśnie korzysta z tej ostatniej strony w tablicach maturalnych, gdzie sobie przybliża. No nie jest to profesjonalnie, ponieważ ja tutaj w zasadzie nic nie przybliżyłam, prawda? Nic kompletnie. Ja wykorzystałam odpowiednie wzory redukcyjne i tożsamości trygonometryczne i wtedy mi wyszło po prostu piękne, nieprzybliżone, tylko dokładne, dokładne obliczenie i wyszło mi tutaj dokładna liczba 2. Po prostu, że ta wartość tego wyrażenia wynosi 2. Na to spotkanie przygotowałam 7 zadań. Myślę, że starałam się dość dużo powtórzyć na tej naszej lekcji. To znaczy, chciałam przypomnieć Tobie tożsamości trygonometryczne, chciałam przypomnieć wzory redukcyjne, chciałam pokazać, jak warto umieć definicję funkcji trygonometrycznych, jak warto też narysować sobie trójkąt prostokątny i z niego skorzystać, prawda? Z niego skorzystać. Można posiłkować się tablicami matematycznymi. Jeżeli jeszcze Ci się cały czas miesza ten sinus z kosinusem, z tangensem, to korzystaj ze wzorów z tablic, bo one są przecież po to dane na maturze, te tablice, żebyś w razie wątpliwości, czy jak sobie zapomnisz, czy jak się chcesz po prostu upewnić, to żebyś z tych tablic skorzystał, bo one są tylko i wyłącznie służą do pomocy dla ucznia, prawda? Żeby je w odpowiednim momencie, w przypadku stresu, no różne czynniki na to wpływają, warto naprawdę sięgnąć po wzór, który jest zawarty w tablicach. Mam nadzieję, że lekcja jest przydatna, fajna, że się podobało, a ja już zapraszam na kolejne spotkanie, oczywiście ze mną.